Jak dobrze wiecie, w niedzielę o 12 na kanale Warcaby pojawiają się mówione materiały, a w czwartki o 19 nagrania z warcabowych turniejów. I jakiś czas temu zapytałem się was, czy te turniejowe nagrania chcielibyście oglądać w wersji z moją ala live analizą i aż 88% z was powiedziało, że tak, że to będzie lepszy sposób zrozumienia tego, co się dzieje na warcabnicy, lepszy sposób podnoszenia swojego poziomu gry. A że ten kanał jest dla was, to proszę bardzo. Dzisiaj o 16, jeżeli tylko dam radę spokojnie wrócić z wczorajszej, bo nagrywam przed nią imprezy rodzinnej. Dzisiaj o 16 widzimy się na transmisji z czwartej rundy Mistrzostw Świata Kobiet. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No i z Filipem siedzimy już naprzeciwko siebie, gotowi, żeby zagrać tę partię tempem błyskawicznym podczas Mistrzostw Polski. 3 minuty plus 2 sekundy na wykonanie posunięcia. No tempo ekstremalnie szybkie, co ciekawe, dzień wcześniej graliśmy ze sobą partię Rapid na 15 plus 5, więc tempo znacznie przyspieszyło tam. Po debiucie Kellera doprowadziłem do wygranej pozycji, nie wykorzystałem swojej szansy, potem wpadłem Filipowi na kombinację. Partię przegrałem, chciałem się zrewanżować, będę zerkał to w lewo, to w prawo, bo tutaj mam podgląd partii i jaki debiut poszedł tutaj. A no też Keller, moi drodzy. Po 33-29 ja korzystam z tej symetrycznej odmiany systemu Kellera. No i po zejściu Filipa, co ciekawe, wymienia po zejściu Filipa 31-26, po moim wyjściu 16-21, Filip wymienił 29-24 i co ciekawe, nie bił potrójnie, tak jak to najczęściej ma miejsce, żeby nie dać mi potencjalnie wymiany 2 za 2, pobił za to pojedynczo. No i ja z tej wymiany 2 za 2 skorzystałem, dzięki czemu on ma bandowego pionka 26, no i następuje krótka chwila rozwoju skrzydła. Oczywiście ja tutaj po wyjściu na 24 nie muszę od razu wymieniać 14-20 zyskując tempa, najpierw sobie rozwinąłem moje krótkie skrzydło i dopiero potem korzystam z tej wymiany, no i dochodzi do kolejnych ruchów rozwijających pozycję, więc tutaj nie ma co przesadnie mówić. Nie chciałem dać Filipowi za bardzo przejąć kontroli nad polem 25, stąd zdecydowałem się zagrać 14-20 i po jego ataku też nie chciałem wybijać. Jak zaraz zobaczycie, zagrałem 9-14, ustawiłem słynną puszkę czyżowa, czyli taką formację, taką piramidę, która pozwoli mi, kiedy on zajmie pole 34, na jakieś ewentualne wybicia, żeby nie dać sobie zamknąć skrzydła. To, co można było obserwować w grze Filipa ostatnimi tygodniami, a nawet miesiącami, to takie nabranie dystansu do gry agresywnej i można powiedzieć nawet trochę budowanie z pozycji pasywnych wokół tych pól bandowych 25-26, tak jak w tej partii widać. I uznałem to za dobry omen do tego, żeby spróbować Filipa atakować. No i atakowałem dzień wcześniej, może akurat tam on miał czarne i ja byłem w bardziej okrążającej pozycji, natomiast grałem pozycje ostre, tutaj go atakowałem, atakowałem go też w partii, którą mogliście zobaczyć w czwartek tydzień temu na kanale Warcaby z drużynowych Mistrzostw Polski w grze błyskawicznej, tam z Filipem wygrałem. No i teraz po debiucie trochę gra się uspokoiła, jak widzicie Filipowi zostało 2.48 na zegarze, mi 2.40, no i po tym jak wszystkie piony zostały podociągane, trzeba znaleźć sposób kontynuacji. Dla mnie najlepszą w tej pozycji, komputer sugeruje podobnie, było wyjście 24-29. Nie będzie wygodnie Filipowi grać wokół tego pionka, oczywiście też wszystkie posunięcia typu 32-28 nie przechodzą z uwagi na groźby, oddanie jednego pionka, oddanie drugiego i wzięcie trzech. Mam nadzieję, że oczami wyobraźni jesteście to w stanie zobaczyć. No i po zagraniu 31-27 też chcę trochę więcej przestrzeni uwolnić na stronie skrzydła krótkiego. Wymieniam, zresztą komputer sugerował podobnie. No i tutaj akurat komp pokazuje, żeby wychodzić pionkiem 6-17. Bardzo aktywny, fajny pomysł, natomiast ja wybrałem trochę inny plan. Najpierw zabezpieczyłem 19-23, oczywiście na wszelkie ataki albo bym odmieniał do tyłu, a raczej wymieniał 2 za 2 do przodu po jego biciu. No i czekam na to, co zaproponuje mi aktualny mistrz Polski. No i tutaj zagrywam 7-11, czyli moim planem gry nie jest wyprowadzenie szóstki, a ustawienie tej struktury, tej kolumny. Mimo tego, że potencjał wejścia na 28 przez Filipa, jakieś wykorzystanie no, jest niewielkie, to uznałem, że to pozycyjnie po prostu będzie wyglądało dobrze. Filip zagrywa na 34 i dodaje tutaj trochę napięcia w tej grze, no bo jeżeli uda mu się jakoś wyrwać pionka 23, a ja bym porobił jakieś dziury, no to pojawiają się możliwości kombinacyjne. Po jego 43-39 ja dostaję szansę na to, żeby ponaciskać jego punkt 27. On nie ma pionka na 41, więc nie może go obronić w kierunku centrum. Więc po tym ataku mam dwie opcje. Albo on się zablokuje, a ja automatycznie mam kontrolę już bardzo fajnych trzech centralnych pól, albo pozwoli to wymienić do bandy, ja będę mógł znów skontrować wymianą 16-21, rozwinąć sobie i wykorzystać tę strukturę, którą wcześniej tutaj budowałem na krótkim skrzydle.
Więc niełatwa decyzja do podjęcia dla Filipa. Ja może odrobinkę wyprzedzę to, co wydarzy się na Warcabnicy, bo potem tempo przyspieszy, ruch 37-31 został zagrany. Ja zgodnie z sugestią komputera 11-17. Dlaczego? No bo jeżeli przeciwnik może wam wybić pionka centralnego, no to ustawcie kolejnego za nim tak, żeby móc to centralne pole zająć. No i tutaj Filip wymieni, jak za chwilkę zobaczycie na nagraniu, do tyłu, a to mi da szansę na to, żeby uwolnić i wprowadzić do gry jeszcze jednego pionka z 16-21. No i powoli ta cała kontrola na krótkim skrzydle zaczyna mi się bardzo podobać. Mam pozajmowane wszystkie najważniejsze punkty i wydaje mi się, że zyskuje bardzo istotną przestrzeń do gry. Wielokrotnie powtarzam, że Warcaby to gra o przestrzeń. Jeżeli tej przestrzeni przeciwnikowi zabraknie, na co w tej partii akurat liczyłem, to szanse na zwycięstwo bardzo mocno rosną. W sytuacji defensywnej, a pozycja Filipa już się taką wydaje, po tej wymianie, którą za chwilę zobaczycie, na którą traci naprawdę dużo czasu, zobaczcie, że już ponad pół minuty przewagi na moim zegarze, a ta przewaga być może jeszcze będzie rosła, bo Filip decyzji nie podjął. Już zużył 2/3 czasu na mniej więcej niecałą połowę partii, ale pamiętajmy, te najbardziej kluczowe, najtrudniejsze ruchy do zrobienia to jednak późna gra środkowa i końcówki. Tam tego czasu powinno zostawić się więcej. Filip już poniżej minuty, my już wiemy, co nastąpi dalej. W tej pozycji Filip zagra 34-30. Teraz następuje ta wymiana, 52 sekundy u Filipa, minuta prawie przewagi po mojej stronie. No i to jest taka pozycja, do której zaraz dojdziemy. 17-22. Zobaczcie, ten pionek mógł zejść tutaj, ale nie ma konieczności pchać go tutaj od razu, skoro mogę przejąć kolejne centralne pole i mieć, tak jak mówiłem, bardzo fajną kontrolę nad skrzydłem. Filip nie ma już praktycznie możliwości wrócenia na pole 27, które jest takim kluczowym polem do kontroli skrzydła, co wielokrotnie w różnych analizach wam powtarzam, więc myślę, że stoję tu po prostu dobrze. Filip musi przyspieszyć, ja zużyłem pół minuty, więc też całkiem sporo na to zagranie, no i za chwilę zobaczycie mój ruch w wykonaniu 17-22, no i wrócimy decyzją do Filipa. Skoro Filip nie ma już praktycznie przestrzeni po lewej stronie planszy, musi coś zrobić po prawej stronie planszy. Tutaj na pewno dla niego bardzo niewygodnym pionkiem jest ten mój 29. Gdyby on próbował go atakować, to oczywiście ja mam różne możliwości wymian, odbić, a najbardziej podoba mi się ta 2 za 2, 14-20. No i ciągle będzie bardzo mocno poograniczony na tej stronie warcownicy. Zjechał już poniżej pół minuty, decyduje się w końcu na wymianę 40-34. Zaraz zobaczycie, że pobije do przodu. No oczywiście wybicie do tyłu było zbyt pasywnym, oddawałoby zbyt dużo inicjatywy. Komputer pokazuje 0-2 przewagi, ale oczywiście to jest dopiero otwarta pozycja i komputer uwzględnia bardzo precyzyjną grę. Najczęściej z takich pozycji przewaga strony atakującej, a za taką się w tej pozycji uważam, rośnie z każdym praktycznie posunięciem. No i tutaj Filip ma też niełatwą decyzję do podjęcia, coś trzeba grać. No nie można wychodzić 30-24, bo wpadnie mi na prostą kombinację 1-3 i w związku z tym zagrywa 38-33. Wie, że już stracił szansę kontroli na lewej flance, no to próbuje przerzucać swoje piony na prawo. Tak mówi teoria, to jest logiczne. No i tak powinno się grać wokół przestrzeni. Komputer sugeruje 11-16 i tutaj zaraz zagram. Mimo tego, że to jest zejście pionkiem do bandy, to pamiętajcie, zagranie tutaj by było podwieszaniem piona, a zagranie ustawiając te dwie bierki jedna za drugą daje mi szansę wybicia na klina. Filip dociąga kolejnego piona, a ja sobie po prostu czekam. No i teraz co? 5 sekund na koncie Filipa i cała praktycznie partia do zagrania. Będą ruchy, które Filip będzie robił na pojedynczej sekundzie, więc jest tutaj co analizować. Teraz komp pokazywał, że ciekawszym alternatywą mogło być dla mnie wybicie 14-20 po kolejnych ruchach, na przykład teraz również, ale słuchajcie, no jak patrzycie na ten wariant, to bardzo ciężko może być go doliczyć człowiekowi, więc nie dziwię się sobie, że się na niego nie zdecydowałem. Za to zagrałem 14-19, po czym Filip wymienił, a ja kontruję również wymianą. Zobaczcie, jak ładnie wygląda moja centralna pozycja. I teraz po ruchu 33-29 Filipa mogłem skorzystać z wejścia 22-28, którego nie zagrałem. I teraz gdyby na przykład Filip poszedł dalej do bandy, to ja wymieniam 1-1 i jego piony nie mają gdzie grać. Te wszystkie 1, 2, 3, 4 stoją. Tu nie można zagrać, bo jest od razu ta groźba. Po tych ruchach ja jeszcze uruchamiam możliwość przedostania się do damki 3-7 przewagi. Tutaj musiałby Filip po prostu wymieniać 37-31, ale też z bardzo pasywną pozycją. Coś takiego by powstało. Natomiast nie wiem, czy to by było wygrane. No tak sugerował grać komputer. No i co się dzieje? Dalej seria wymian uproszczeń i dochodzimy wreszcie do pozycji
Dokładnie tej, gdzie ja zagrywam. Jeszcze nie zagrywam. Za chwilkę zaatakuje 23-28. Widzicie ocenę silnika? Jest równo, ale co robi Filip? Oddaje jednego piona, oddaje drugiego i ma całkowicie przegraną pozycję. Dobrze gram teraz na pole 28. Dobrze gram na pole 32, ale po kolejnym zagraniu co robię? Wypuszczam tę partię. Niestety dla siebie. Zagrywam 32-37. Moi drodzy, oczywiście ten pionek musiał tutaj zostać po to, żeby nie dać temu pójść dalej na 28. Zobaczcie, ile temp mogę zrobić. To jest prosta wygrana. Nie rozumiem, dlaczego ja tego nie znalazłem, mimo tego, że miałem sekundy na warcabnicy i dopiero potem do damki. Taka przykładowa kontynuacja, jak mogłaby wyglądać coś w tym stylu. Filip by teraz próbował się przerywać, to byłoby po prostu na to za późno. Tutaj jeszcze łapię jego damkę. To jest na przykład końcówka wygrana. 3-2, żadnych większych nadziei dla białych. Oczywiście trzeba by było jeszcze dokładnie zagrać. Natomiast co nastąpiło w partii? Poszedłem, zwalniając mu to pole 28 i po krótkim uproszczeniu jeszcze oddałem piona w taki sposób, żeby być szybciej na damce i mieć możliwość atakowania jego piona pionów od tyłu, ale Filip bardzo przytomnie to dolicza. Oddaję piona, ja atakuję, jest odejście. No i nie pozostaje mi nic więcej, jak zgodzić się na remis. Filip się śmieje, bo na tym czwartym stoliku regularnie uciekał na remisy w różnych partiach i stało się faktem, że kolejny raz mu się to udało. I jak oceniacie taką formę pokazywania partii turniejowych? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem, subskrypcji kanału Warcaby. Zapraszam Was też na mój anglojęzyczny kanał Checkers TV, który rośnie niesamowicie szybko, za co dziękuję Wam i całej warcabowej społeczności. I do zobaczenia na live o 16.00.